mam wolne popołudnie, więc chodźcie ze mną na plażę. Ostatnio zabrałam Was na ten punkcik widokowy o wschodzie słońca, a teraz idziemy gdzieś tutaj w skałki. O ile znajdziemy sobie jakieś wolne miejsce, jest nadzieja, ewentualnie pójdziemy na drugą plażę za skałkami. No i znalazłam sobie super miejscówkę ze stoliczkiem na kawę. Rewelacja. Jestem tutaj sama. Tam, z wami. Wow, jak ja dawno nie widziałam chmur. Co prawda wczoraj w nocy była burza, ale to wyjątkowa sytuacja. A za dnia, tak żeby się słońce chowało gdziekolwiek za chmurkę, to rzadko. A teraz czas przełączyć się na GoPro, bo oczywiście wskakuję do wody. No jednak razem dzisiaj nie ponurkujemy, bo wzięłam GoPro, ale bez zamknięcia. Przy ładowaniu musiało mi skończyć. Generalnie ja już dzisiaj bardzo dużo nurkowałam, a nic nie nagrałam, bo GoPro zostawiłam wcześniej w domu, a byłam na wycieczce na Navajo, błękitnych grotach, plażik Sigia, na wszystkich pocztówkowych miejscach za Kentos. Prowadziłam animację na statku, a w przerwach pływałam w przepięknym morzu, ale nie chciałam GoPro, żeby Wam pokazać. Ale byliśmy innymi razami w Łodzi. Widzieliście na pewno. A jeśli nie, zapraszam do poprzednich vlogów. Na początku myślałam, że to samolot, bo jestem tuż obok lotniska, ale to nie był samolot, to były szmoty konkretne. I teraz się zastanawiam, czy w ogóle do wody wchodzić. To się i tak zaraz pewnie będę mokra. Generalnie deszcz tutaj to jest zadziwiająca sprawa, bo od 4 miesięcy padało 2 razy. No ale akurat wczoraj była burza, więc jest prawdopodobne, że dzisiaj znów może lunąć. Sprawdziłam prognozę pogody i burza jest prognozowana w prognozie na 20. A jest po 17, ale no nie jestem w miejscu, w którym chciałabym być, żeby ewentualnie złapała mnie burza, bo tutaj się może w każdej chwili wszystko usunąć. Więc spadamy. Szybki nurek jeszcze jeden. I lecę. Takie plażowanie dzisiaj, wow. Szalone. Ale no zrobiło się nieco dziwnie. No może coś kapnąć z tego, no może. Wyspa żółwi, maratonisti, całe wybrzeże, jesteśmy w kalamakach. I spadamy stąd szybciutko. Tylko jeszcze złapię muszelkę na prędkę. Ajajaj. No nie przyatakowało. I gdzie jesteś? No nie. No to nie widzę muszelki. Pa, pa. Tym razem to jest dźwięk samolotu. Właśnie wystartował, ale zaczęło kropić. Spadamy. No to już nie są samoloty. To już nie są ćwiczenia. Tak to wygląda. O, Rafał do mnie dzwoni właśnie. Wróciłam do domku, no i dzisiaj jednak książkę poczytam w łóżeczku. Także taki klimat już trochę jesienny się zrobił. Znaczy jesienny. Jest 29 stopni.